To był Top One i z nami w studio również zespół Top One. Paweł, Ciao Italia, absolutny słup milowy polskiej muzyki disco. Jak powstał ten wielki hit? Hit powstał po prostu, kiedy wracając z dyskoteki, na których byłem wtedy wówczas częstym bywalcem, a na tych dyskotekach królowało Italo Disco, moja ukochana muzyka do dziś. Nie tylko twoja. Właśnie. Tak de facto się złożyło, że po prostu jest to pasja całego zespołu. Taki łącznik, ale wracając do tematu, wróciłem z dyskoteki, miałem jeść niedosyt, coś mnie po prostu nosiło, coś miałem w głowie, wziąłem gitarę do ręki, po prostu stworzyłem parę akordów, melodię, tak powstała Ciao Italia. Wtedy już nawet sam wymyśliłem ten nośny refren, Ciao Italia, Ciao Arrivederci. Tak. Początki nie były łatwe, jak sam wielokrotnie powtarzałeś. To była długa droga do tego, aby dotrzeć do wielkiej publiczności. Jak wyglądały te twoje wielkie i ciężkie kroki? Przede wszystkim wielka, ogromna determinacja, upartość i silne dążenie do celu. Uważam, tutaj chciałbym powiedzieć każdemu, kto by chciał zrealizować jakikolwiek swój cel, jeżeli by się tego naprawdę chciał, to mu się to uda. I mi się to udało. Po prostu trochę szczęścia też, trochę tego, że dobra współpraca z kolegami, którzy równie dobrze mieli po prostu poukładane, że tak powiem, plany swoje. I to wszystko się złożyło na to, że paru ludzi po drodze, którzy po prostu znacznie w branży, którym zaimponowało to, co robimy, postarali nam się pomóc i no udało się.
Warszawy. Nie bez kozery nazywają was prekursorami muzyki disco. Jako jedyni macie w swoich zasobach na przykład płytę winylową. Tak, jest to nie jedna zresztą płyta, mamy ich w dorobku 4. Natomiast łącznie z pierwszą kasetą, którą kiedykolwiek wydaliśmy, nagraliśmy, wyszedł również winyl. Winyl. Również macie współpracę z różnymi muzykami. Muzykami, którzy niekoniecznie są w chwili obecnej związani z muzyką na przykład disco. Na przykład Jan Borysewicz. A to był taki epizod po prostu. Ja jako wielbiciel jego muzyki i jego po prostu stylu grania, po prostu z kolegami zaprosiliśmy go, aby zagrał do trzech utworów, dokładnie Świata Wielkich Miast, Trudne Prawdy i Fred Kruger. Po prostu tam położył swoje palce, prawda? I zagrał kilka solowych partii, wykonał to doskonale i brzmi to naprawdę bardzo profesjonalnie. Jeszcze dziś tego się naprawdę bardzo fajnie słucha. A to tylko tyle, to taki epizod. A czy to prawda, że jako pierwsi w Polsce, jako polscy artyści wydaliście również płytę CD? Tak, ona również została wydana razem z pierwszą płytą, czyli wyszła kaseta, winyl oraz płyta CD. I to jest, nie wiadomo, czy to nie jest może taka sprawdzona informacja, ale mawiają, że po prostu to była pierwsza płyta polskiego wykonawcy w Polsce, na naszym rynku. Płyta CD. To się nazywa muzyczna ikona. Teraz czas na kolejną muzyczną ikonę, a będzie nią kawałek Santa Maria specjalnie dla was. Santa Maria.